Stefan Batory pod Pskowem to jeden z monumentalnych obrazów Jana Matejki, który na trwałe zagościł świadomości zbiorowej Polaków. Przypominał o wojnach toczonych przez króla z Rosją, a zakończonych odzyskaniem Inflant. Oto krótka historia powstania dzieła, która znalazło swoje odwzorowanie na wyjątkowym numizmacie Skarbnicy Narodowej. Obraz powstał w latach 1870-1872. Artysta stworzył kompozycję, która nie była ilustracją konkretnego wydarzenia, ale syntezą panowania i osiągnięć króla. Zestawił dwa momenty z dziejów wojen o Inflanty z lat 1577-1582. Monarcha przyjął bojarów po zdobyciu Połocka i Wielkich Łuków. Spotkał się także z poselstwem Iwana IV Groźnego, które zaproponowało rozejm po oblężeniu Pskowa w 1581 roku. Ostatniej twierdzy nie zdobyto, ale Rosjanie, mocno osłabieni wojną, poprosili o pokój. Konflikt zakończył rozejm w Jamie Zapolskim w 1582 roku, przyznający Rzeczpospolitej Inflanty. Matejko pokazał moment triumfu króla, który skutecznie zahamował ekspansję Moskwy w obszarze nadbałtyckim. Stefana Batorego pod Pskowem pokazano na wystawie paryskiej w 1874 roku. Obraz kupił Benedykt Tyszkiewicz, właściciel rezydencji i majątku w Czerwonym Dworze na Litwie. W roku 1918 obraz umieszczono w Warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. W 1931 roku został zakupiony przez państwo i wyeksponowany w Zamku Królewskim w Warszawie. Na początku II wojny światowej płótno ewakuowano do zamku w Ołyce. Następnie zostało zarekwirowane przez Armię Czerwoną, a potem przez Niemców, którzy ukryli go na Dolnym Śląsku. Odnaleziony i rewindykowany w 1945 roku obraz trafił do Muzeum Narodowego w Warszawie. W 1984 został przekazany do odbudowanego Zamku Królewskiego, w którym eksponowany jest do dziś. Dominującą postacią na obrazie jest król Stefan Batory. Jego lewa dłoń w wymownym geście spoczywa na głowni szabli. To znak dla moskiewskiego poselstwa, że ostrze to może być powtórnie użyte, jeżeli rozejm zostanie naruszony. Symboliczne znaczenie ma skóra niedźwiedzia pod stopami króla. O Rosji mówiono Wielki Wschodni Niedźwiedź. Artystyczny zabieg Matejki przypomniał o złamaniu moskiewskiej potęgi przez Batorego. W poselstwie moskiewskim składającym hołd królowi wyróżniają się trzy postaci. Przed monarchą klęczy władyka połocki Cyprian, ofiarując chleb i sól. Gest ten jest zaproszeniem do pokojowych negocjacji. Za nim postawę uniżoności przyjmuje Iwan Naszczokin. Bojar Roman Olfieriew bije głową o ziemię w tradycyjnym rosyjskim geście poddaństwa. Ikoniczne dzieło Jana Matejki zdobi monetę, którą mam przyjemność Państwu zaprezentować. Została wykonana z kilograma czystego srebra próby 999 na 1000. Ma imponujące rozmiary 42 na 21 cm oraz ściśle określoną limitację. Powstało zaledwie 300 jej egzemplarzy. Na awersie numizmatu widnieje portret królowej Elżbiety II, która do swej śmierci była głową Niue, czyli emitenta, terytorium stowarzyszonego Nowej Zelandii, rok emisji i nominał $80, a także indywidualny numer każdego egzemplarza. Rewers ukazuje reprodukcję obrazu Jana Matejki Stefan Batory pod Pskowem. Do bezpiecznej i efektownej prezentacji monety służy drewniana szkatułka z wygrawerowanym podpisem Jana Matejki. Skarbnica Narodowa jest wyłącznym dystrybutorem numizmatu.